Jesteśmy naprawdę dumni, że możemy brać w takich przedsięwzięciach udział. Pamiętajcie, sport to jest coś pięknego, to jest coś ponadczasowego tak naprawdę. Gramy dziś dla Pawełka i to jest najważniejsze. Pawełku, wracaj, zdrówka. Natomiast ja w tej chwili czekam, mamcia będzie losować kudełek Nadia. Za kilka chwil na boisku numer 2 zagramy z ekipą JTS Jawor. To już za chwileczkę nasze młode wilczki w tej chwili, kochani, w cieniu. Upał jest naprawdę spory. Natomiast zaraz zobaczymy, kto z nas ma największe farta dzisiaj z lotami. Czy Naśka, czy mama. Domiś, chcesz jeszcze jednego losa? Bo one się kończą zaraz, tak? Też będziesz brał. Dobra, zaraz zobaczymy. Przed sekundką Domiś dla mamy wylosował, słuchajcie, świetne kwiaty. Także, no, brawo, zobaczcie, jak tu bogato. Jakie tu fanty, ale tu się dzieje, ale tu się dzieje. Już widzę, końcówka losów została, także no, gratulujemy, kochani, inicjatywy i wszystkim darczyńcom, którzy postanowili tą inicjatywę wesprzeć. Natomiast losów jest naprawdę mało. Obawiam się, że po meczu z JTS-em byśmy nie zalosowali. Także cieszymy się, że zaraz będę sprawdzał swoje szczęście. Okay. Fajna loteria, każdy los wygrywa, słuchajcie, mnóstwo piły, poziom naprawdę bardzo wysoki. Powiem wam szczerze, że dzisiaj o wynik naszym, kochani, iskierkom na pewno łatwo nie będzie. Zobaczcie, jakie duże naprawdę, słuchajcie, są tutaj dzieciaczki, 2,8. My mamy młodziutkiego kudełka, 2,11. Dominika, 2,10, kochani. Natomiast wiecie, jak z nami jest, tak? My nie przywiązujemy do tego wagi, kochani. To akademie mają gdzieś tam dobrobyt rocznika, mają dużo dzieci na roczniku, natomiast u nas, kochani, są miksy, u nas pracujemy dużo. Natomiast patrzymy teraz właśnie, ach, już myślałem, że Dominik, nie, jeszcze nie Dominik, jeszcze chwileczkę. Piękne kwiatki, no, trafione chyba szczęśliwie, także ładne, brawo, gratulacje. Szczęście jest. Świetnie. Słuchajcie, 81. Mój samochód poszedł właśnie, słuchajcie. 81, kochani, mój samochód wyciąga. Świetnie, brawo. Ok, 136. Fajna loteria, naprawdę bogato. Potem będą, kochani, licytacje głównej koszulki reprezentacji Polski. Natomiast Domiś teraz, Domiś z dwoma losami, tak? Dobra, z jednym, nie, z dwoma, dobra. Zaraz patrzymy, co tam Domiś trafi. Kudeł już wypatrzył, że 141, słuchaj, Kudziu. Chyba hulajnoga, Domiś. No to aniołek. Proszę bardzo. Wszystko idzie pod mamę, Domi, ale się dzieje. Pięknie. Proszę zachować. Zobacz, jaki piękny kocik. Pokaż go, śliczny, naprawdę piękny. Brawo, mama się będzie bardzo, bardzo cieszyć. Natomiast w tym momencie, kochani, szabełkowa inwazja. Ja zacznę pierwszy, mogę? Słuchajcie, ja pierwszy tutaj losujemy, bo już końcówka losu. Ja biorę to, proszę bardzo. A jeszcze jeden, to zobaczymy moje szczęście. 83 i niech będzie to, proszę. 83, zobaczymy tatusiowe szczęście, jakie jest, duże czy małe. Mamcia, zobacz, co dla ciebie, no cudo. Cudowny, śliczny, piękny, dziękujemy, kochani. No takie rękodzieło dostajemy, kochani. To są rzeczy przewartościowe. Ktoś to włożył mnóstwo serca, kochani. To są rzeczy robione ręcznie. Ale ja cię nie, to kochani córci mojej, córcia. Ja też mam tutaj, może coś wybiorę se. Słuchajcie, który by mi pasował, mamcia? Coś wybierzemy. Nasiu, ja dla ciebie, to ty dla mnie. Kochani, no piękne fajty, zobaczcie, Bella Moore. Mamy kolce, kiedyś zauważyliście, że mam go w uchu. Gdzieś stara historia jeszcze, ale jest ze mną, nie przeszkadza mi. Myślę, że wam również, także słuchajcie, tam się skończył już mecz, idziemy do meczu, słuchajcie, kończymy już to. Brawo, to nasia trafia, kubeczek i Tomusiu, zabierz, proszę. Szybciutko i uciekamy, kochani, już do meczu. Weźmiesz, dobra. Nasia, to już zostaw, to bierz tylko wodę, idziemy do meczu. Dominiku, zostaw tu, zostaw te fanty, mamcia zabierze. Dziewczyny, odbierzemy to, dobra? Odbierzemy to po meczu, bo mamy mecz, ok? Jak możecie, to gdzieś to zostawiamy u was, zaraz to odbierzemy po meczyku, dobra? Wylosuj kudełek, mam ci jeszcze kwiatka. I co jeszcze wylosowałeś, Kudziu? Ojeju, ojeju, jakie piękności, Kudzio. Ale to facet, no wszystko pod nasze kobitki trafiamy. Tam postaw to, tam postaw to. I chodźcie my już do meczu. Mamcia, pochwalisz się, co trafiłaś. Okej, okay. Chodź, Kudełku, idziemy. Idziemy już na boisko, gońcie tam z nimi wymienić parę piłek. Nasiu, szybciutko, do ustawienia. Kudełek idzie ze mną, słuchajcie. Natomiast za momencik mam widany. O, mamcia, jakąś maskotkę trafiła. Jeszcze zobaczmy to, bo jej przekażę kamerkę. Mamcia, piękna maskotka, Antosia, no jesteście niesamowite, dziękujemy wam, powodzenia życzymy i dzięki za inicjatywę. Mamy też swojego kotka, mamy swojego kotka, no pięknie, mamciu, już chodźmy. Za chwileczkę, chłopaki, dobra, na razie pozdrawiajcie szybko, bo idziemy do meczu. Pozdrawiam.
moją tatę i moją mamę. Super, dokładam się do pozdrowień. Mamciu, mamcia, przejmij kamerkę proszę i my idziemy, Kuziu, do meczu. Okej. Zakończyło się spotkanie pomiędzy Zagłębiem a Kaczawą. 6-0 dla Zagłębia. Nusia! Nusia! Mam kota! Spotkanie grupy. Zapraszam do Kaczawy. Dajcie za dziki! Że pierwszy mecz udało nam się wygrać 4-2 z ekipą z Wiktorii Świebodzice, natomiast w tej chwili to młodziutka ekipa, w tej chwili gramy z JTS Jawor, starsi koledzy grają z nami ligę młodzika, zobaczymy jak sobie poradzą. No Misia? Graj śmielu! Synuś, ja nie słyszę. Głos dobry na dwójce, JTS Iskra i na trójce za chwilkę. Kubuś, weź telefon, bo cię nie słyszę. Na trójce mamy delikatne ruchy. A zjadłeś, poczekaj. Jest 13:02, to się ubieraj, za 15 minut oni będą. No to się ubieraj już, synuś. Poczekaj, bo ja mam turniej. Pamiętaj, telefon weź na pewno. No kocham cię, myszko. I psy w domu zostaw. Zapraszam Państwa. No buziaczek, papa. No to na chwilę wypuść i puść. Sobie siusiają. No kocham, papa. Dobra, gramy, dawaj miłej. Coś słodkiego do pizza i gazowanego. Tylko na tym, co mogę napisać. To na tym się nie pisze, mi się to ten. Na tym to będziesz pisał, kartki przyczepiał, plany na dzisiaj. Czyli na przykład dzisiaj zrobię 30 pompek, przeczytam 3 książki. Bardzo trudno fizycznie zamienić się w trakcie meczu. Powodzenia! Dobra, jeden z zawodników drużyny. Pan trener Miłosz. Podszedł ze znacznikami. Brawo! Jeden zero, nic się nie stało, gramy. Tam było podobnie, idziemy, chodźcie. Nic się nie dzieje, gramy dalej. Natomiast od tyłu gramy, nic się nie dzieje, to jest prawa do dominikami. Musicie się wymienić. Ta piłeczka umiera, ona tak nie dolatuje. Mocną piłką grajcie, dobrze? Mocniejsze te pasy troszkę. Jest piękna, gęsta, nie można przyciąć, bo uszy się jest. Gramy, szukamy gola, gramy. Zapraszam Państwa tutaj do nas, do Stoki dzisiaj, gramy dla Padła. Wysoka trawa, słuchajcie, w związku nam nastaje. Technicznie się tu nie da pobawić za bardzo.
Technicznie ciężko domić na tej trawie. Losy zostały już wyprzedane, a więc około godziny 16 będziemy losować nagrody. Szymek, losy wyprzedane, dobrze wzięli. Losów już nie ma. Zapraszam Państwa oczywiście do naszych kategorii. Brawo! Nie daj, zjeżdżalnia także czeka na Was. Michana, tam pani Aja, także bardzo nasze poczekamy. Zapraszam do naszego kategorii. Zjeżdżalni. Dla naszych podziemi. Wiele innych ciekawych atrakcji jeszcze dzisiaj na Państwa czeka. Ukazujemy! Spokojnie. Pierdziel. No, spokojnie, synu. Dobra. No weź, mówię weź. No, spakuj się, pamiętaj, weź wodę tam masz koło worka. No, no to weź, bo tam masz kamerę, to żebyś nie zalał. No. Dobra, synu, kuziatek. Z auta napij, że jesteś bardziej. 15 po sobie wyjdziesz przed domu. Czy już są w domu, czy nie? No to tylko zamknij dom i 10 po już tam 15 czekaj na przy domu. 15 po spokojnie sobie wyjdź. No to kocham cię, synu. Powodzenia. No papa. Nie chcą grać, oni chcą grać swoje, tak jak my gramy w Kochlicach, kochani, natomiast no ciężko nam tu grać, bo my chcemy grać technicznie, a się nie da w tej trawie, nie da się. Trzeba skuteczną, szybką piłą zagrać. Idziesz na środek teraz za kolegę. Kolega jest. Nasz ani strzał, ani podanie, Nadia, chodź. Dalej nie czekaj, tam Misiu na piłeczkę, chodź troszkę podejść, powalcz z nami. I wyprowadzaj. Wyprowadzaj do mnie, bez lagi, wyprowadzaj. Podciągnij. Słuchajcie, kochani, no mają swój pomysł na granie. No przykro mi, ja ich odcinam, wycinam się z tego meczyku, dobra? Nasiu, chodź, tu za chłopaka pójdziesz teraz. Za łatwo, Bartek! Dobra, spokojnie, Łukasz! Fabian! Szymonek, zejdź tam, zejdź tam! Zejdź kudem! Chodź! Tomek, patrz, trzech, pograj się.
Nic się nie dzieje, jest 5 minut, bawimy się, jest dużo czasu, tylko zagrajcie piłeczką. Ja wiem, że kochamy grać technicznie, ja uwielbiam jak grać technicznie, tu się nie da. Nie da po prostu. Babek? To wszystko mówimy. Babek. No. Okej. Okay. Dobra. Bo słuchaj, bo Kasper gra na innych boiskach, my gramy w Pastwisku teraz, w Wysokiej Trawie. Dobra. Cicho, Ani, nie, no chciałem im pomóc, natomiast w tym momencie już naprawdę siadam na ławkę. Wszystko, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. Pudełek, pudełek jest w tej chwili, kochani, z boku. Albo wyprowadzą, albo nie. Natomiast no, właśnie tego nie lubię. To jest, kochani, teraz granie wynikowe na napastnika. No i jak nie zwrócić uwagi, żeby tego nie grali? No. A jak i tak nie słuchają? I rozpędź się! Tak jest! Tomek, dwa! Nic nie chcą podzielić, nic nie chcą sklepać, kochani. Już mi szkoda, bo dla mnie wynik naprawdę tu nie jest potrzebny. Natomiast no, oni pewnie chcieliby tu pograć, coś wygrać. Natomiast... Sam do straty. No. Sami strata. Nie zrobią nic w sprawie. Byli głodny? Ta? Czekaj, mam się usiąść o plecy. Mamy bolą? Ojej. 9 minut. 24 minuty. Chodź, śmielu! Wygrywamy grupę B, grupa B, druga kolejka, na boisku numer 1 kończy się taki mecz Kłosa z Kodrą, na boisku numer 2 JTSK, na boisku numer 3 Granic z Wiktorią. Bardzo proszę jeszcze trenera jeszcze raz na głębie, przepraszam, Kaczawy, jeżeli nie, sam już tak, oddamy. No, dziękuję bardzo trenerowi w takim razie. Jest Kaczawy, bo nie odnotowałem, zwrócił nam nasze wyciągi, super. I za chwilkę, na boisku numer 1, grupa C. Grupa C, kiwają, upadają, mnie już musi czekać, boję się, że nie dadzą rady. Ja tylko mam z tej strony, chodź, tak z tej strony. Zawodników, którzy wybierali się w ulicy tych właśnie boisk, w których za chwilkę zagrają swoje spotkania. Przypominam, na boisku numer 1, Koluba Strzelona, na boisku numer 2, Lotnik Lecha, na boisku numer 3. Co ty masz za rękę, znowu w jakiejś wapnie byłeś? Co to wróżkę? Dobra? No. Co się stało? A, to moje tam. Nie ma, co się masz! Będzie dobrze! Daj buzię. Daj buzię. Chodź, chciałeś wejść, tak? Chodź tu do mnie, synuś, chodź. Ale oni tu buzi, chodź do mamy. Nie ma co, chodź. Chodź tu do mnie, proszę, chodź. Daj buzię. Daj buzię. Daj buzię. Sawek, ale jak i tak nie dzielą piłką... Idź. Nie, on nie chce już, Sebo. Nie chce. Kudek, chcesz czy nie chcesz? Chcesz? Nie chcę. Tutaj tak przegraliśmy. Jeszcze może się to bramkę strzelić. Sebo, tam idź. Tam coś leży ktoś, halo. Kończą się spotkania grupy. Druga kolejka na boisku numer 1 zakończył się już mecz Kłosów z Kłobrym, na boisku numer 2 za chwilkę JTSK skończył, na boisku numer 3 Granic Wiktoria. Czekamy na wyniki.
na boiska. Zapraszamy z drużyny, które tam za chwilkę zagrałem. Przypominam raz jeszcze, na pierwszym boisku Waluga, Skolonia, na drugim boisku Replikacja, na boisku przeciw KS z Łużycami. Widzę, że wyniki już do mnie biegną. Chodźcie do YouTubera. To był Szocik Pana. 2-1 dla Chrobrego w meczu z Klasem. Zapraszam na boisko numer 1 z drużyny Kołba i Polonii. Grupa C, druga kolejka. Wspominam także i zapraszam do... Słuchajcie, takie też są mecze potrzebne. Dobra, jest brzydki, mało, fajny, słuchajcie, natomiast Nic tu oni nie mogą zrobić, kochani. Grają taką piłkę, która na tej murawie z taką drużyną, kochani, nie działa. Nie? Natomiast... Nie dzielimy, zobaczcie może teraz. Kochani, jeszcze tam pracuję. To bardzo zapraszam rodziców tutaj do nas. Obok biura zawodów czekają na was. Panie. To jest od was? Co się stało? Stanął po prostu korkiem małego. Na palce, może ruszać, jest wszystko ok, na palec jest trochę spuchnięte. Wodą lejemy. Żeby mógł go szybciutko do taty. A bo tutaj masz rękę. Nie wsadzi. No. Chodź tu, komuś chodź. Wkładaj tu rękę, wkładaj rączkę tu. Wkładaj, nic się nie stanie. Chodź. Szukajcie jeszcze jednego gola. Trzyma rękę. On rusza palcem, jest złamany. No boli po prostu, skłuczony. Jak możesz ruszać po ruszku, jest wszystko ok. I grajcie to pas, grajcie to pas. Tak jest, to jest cała tata, cała. Zobacz, dla ciebie strzelili, to zrobili, walczyliście jak wy naprawdę. Pomiędzy granitem a Wiktorią wyjdzie. Nie próbuj w tym silnym ruszać, lekko. Jego uprzyjmy, ja wiem. Zaraz go uprzyjmy, to czy będzie okej. Zobaczmy jeszcze na wynik.